Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, Łowicz 24. Dzisiaj naszym gościem jest pani Alina Owczarek-Cichowska, była dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej i wieloletnia współpracownica doktora Jana Wegnera. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj posadzono trzeci już dąb ku pamięci doktora Jana Wegnera. Proszę powiedzieć, bo pani współpracowała wiele lat z doktorem. Co dzisiejsza młodzież łowicka powinna wiedzieć o tym człowieku i co doktor Jan Wegner dał Łowiczowi? Tak, współpracowałam z panem doktorem, właściwie docentem Janem Wegnerem przez właściwie całe swoje zawodowe życie. Miałam okazję poznać go jako człowieka wspaniałego, bardzo ciepłego, serdecznego, a jednocześnie wielkiego patriotę, bo uważam, że takim był, starając się zrobić jak najwięcej dla Łowicza, i kiedy mówił o Łowiczu, to wydawało się, że właściwie tylko w Łowiczu można żyć i można tutaj funkcjonować, coś robić. Starał się, żeby wszystko było jak najpiękniejsze i jak najbardziej znane w świecie, to znaczy chodziło mu o to, aby historia miasta była znana. A to czynił poprzez swoją pracę naukowo-badawczą i przez wydawnictwo, jakie wydawał, oraz prelekcje, bowiem był to uczony, który nie zamykał się w swoim gabinecie, nie korzystał tylko ze źródeł, powiedzmy, archiwalnych, publikowanych, ale także sięgał do wspomnień ludzi, którzy czasami już byli u schyłku swojego życia, a dużo wiedzieli o mieście. Jeszcze przecież pamiętam, kiedy były obchodzone uroczystości poświęcone Powstaniu Styczniowego, to jeszcze jeden z ostatnich weteranów, już bardzo staruteńki, żył, i to pan Wegner, takich ludzi, pan Wegner właśnie, no może nieładnego słowa użyję, wykorzystywał, ale korzystał ze wspomnień takich ludzi, a potem to przekazywał innym, bądź to na papierze, bądź też w swoich prelekcjach. Ukazało się bardzo wiele różnych artykułów w różnych czasopismach, także w gazetach. No a poza tym miał wiele publikacji tak zwanych zwartych, czyli książek. Wspomnę tutaj choćby o jego znakomitym dziele Łowicz w latach potopu, czy Walka o szkołę polską w Łowiczu. No i należy przede wszystkim wspomnieć o wydawnictwach poświęconych Nieborowowi i Arkadii, bo jak na ówczesne lata, przy takiej trudnej możliwości wydawania książek, zwłaszcza tego typu, to pan Wegner miał bardzo duże osiągnięcia. To powinna młodzież przede wszystkim wiedzieć, kim był, i powinna wiedzieć też o tym, że należy brać wzór z takich właśnie ludzi, którzy właściwie całe swoje życie poświęcili. Pan Wegner miał wiele możliwości skorzystania i wyjechania z Łowicza, bo proponowano mu różne funkcje. Jednakże został najpierw nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Młodzież pamiętająca go bardzo ciepło go wspomina, a pamiętam choćby ze wspomnień pana Władysława Łoniewskiego, który zabierał głos podczas jubileuszu, jaki był zorganizowany i poświęcony panu Wegnerowi, to był jego uczeń. Właśnie ta dzisiejsza młodzież również powinna poznać jego twórczość, jego wyniki badań dotyczących historii miasta, bo przecież, tak jak powiedział nasz łowicki kronikarz XVII-wieczny Andrzej Kazimierz Cebrowski, nie przystoi bowiem żyć we własnym kraju, we własnej ojczyźnie, jak w nieznanym kraju, a ojczyzną tutaj nazywał oczywiście Łowicz. Pani przede wszystkim współpracowała z panem Wegnerem w ramach stacji naukowej, jaka tu funkcjonowała. Proszę coś więcej powiedzieć o tej instytucji.
Tak, byłam w swoim czasie również, to znaczy od 1977 roku, kierownikiem stacji naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. I ta nasza współpraca bardzo tutaj była ścisła, dlatego że pan Wegener był jednym z założycieli, to znaczy z inicjatorów powstania takiej stacji. Był jej pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej, bo takowa istniała przy stacji. Po prostu jakby obejmował swoim patronatem stację, podpowiadał, troszczył się, dopytywał, jak to funkcjonuje, ponieważ no, stacja była niespecjalnie mile widziana przez władze, a zwłaszcza władze ówczesne władze wojewódzkie, ponieważ nie chciało ono dużo mówić o Łowiczu jako mieście prymasów. Raczej utarł się ten slogan, że Łowicz to tylko miasto pasiaków, kolorowych wycinanek. A to owszem, też jest piękne, ważne, ale nie należy zapominać o przeszłości, jaką Łowicz może się szczycić i chlubić. A proszę powiedzieć, czym przede wszystkim stacja się zajmowała? Bo wiem, że to były tutaj przede wszystkim działania wydawnicze. Jakieś tutaj przykłady tego typu wydawnictw? Tak, tak. Stacja prowadziła nie tylko działalność wydawniczą, ale działalność dydaktyczną, oświatową i właśnie wydawniczą. Ponieważ dydaktyczną, ponieważ prowadziła seminarium doktorskie. To było, seminarium doktorskie było takim tworem, no niekoniecznie uczestnicy tego seminarium musieli od razu pisać doktoraty, aczkolwiek taki powstał. Pan Józefecki napisał i obronił pracę dotyczącą historii Skierniewic w ramach tego seminarium. Natomiast to było seminarium otwarte dla wszystkich, którzy interesowali się historią szczególnie miasta i powiatu łowickiego, mogli przyjść niekoniecznie pisząc ten doktorat, ale mogli posłuchać, mogli dowiedzieć się czegoś nowego o historii miasta. Tutaj może jeszcze chciałabym, ale to może później wrócimy jeszcze do miejskiej biblioteki. Natomiast czym jeszcze dalej stacja zajmowała się? Jak mówiłam, działalność dydaktyczna, oświatowa. Prowadziliśmy taki cykl spotkań z historią, tak się nazywały prelekcje w ramach tego cyklu. I na te spotkania z historią, zapraszanie na te prelekcje dotyczące historii, już tutaj nie tylko Łowicza i okolic, ale także w ogóle historii Polski i nie tylko. Znakomici historycy polscy, to był dosłownie kwiat historii i nauki historycznej w Polsce, bo takie prelekcje w ramach tych spotkań wygłaszali na przykład profesor Geisztor, profesor Samsonowicz, profesor Zachorski, profesor Kołodziejczyk, opiekun naukowy z ramienia ośrodka. A proszę powiedzieć, gdzie te prelekcje się odbywały i jak dużą cieszyły się popularnością? One cieszyły się ogromną popularnością, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład takich prelegentów, takich historyków, którzy potrafili mówić pięknie, porywać swoją opowieścią, tak jak na przykład pan profesor Zachorski. Po prostu słuchacze dopominali się o niektóre nazwiska, żeby ponownie przyjechały. Pan profesor Zachorski na przykład był chyba 3 albo 4-krotnie w Łowiczu. Organizowaliśmy sesje popularno-naukowe na różne tematy. Nurt niepodległościowy w Łowiczu, historia książki w Łowiczu. No, pod koniec już działalności stacji zorganizowaliśmy dużą, dwudniową sesję w związku z 850-leciem Łowicza. To był 1986 rok i wówczas też uczestniczyli w niej znakomici historycy. Też powtórzę, tutaj znowu był pan profesor Geisztor, pan profesor Samsonowicz, pan profesor Tasbir, profesor Kołodziejczyk i inni.
historycy z Poznania, pan profesor Topolski, z Łodzi na przykład przyjeżdżał pan profesor Michowicz. Także miał okazję właśnie tutaj posłuchać, nie tylko obejrzeć, ale posłuchać znakomitości, że tak powiem. A jaki był wpływ w te działania pana Wegnera? Pan Wegner, no, z racji swojego zawodu, swoich badań historycznych i tego, że był historykiem, wielokrotnie pomagał w zaproszeniach takich osób, jak na przykład profesora Skowronka czy profesora Pawła Czartoryskiego. Uczestniczył w tych sesjach, tak samo wygłaszał referaty na nich. Na seminarium ukierunkowywał niektórych tych, którzy się już tam zaczęli parać słowem pisanym i chcieli coś napisać. Także ten wpływ był ogromny, po prostu podpowiadał, podobnie jak zresztą ksiądz Skiełczyński, co należy jeszcze w danym temacie, że tak powiem, ująć. Chcę jeszcze powiedzieć, że pana docenta Wegnera poznałam właśnie jako młody pracownik Biblioteki Miejskiej i wtedy urzekł mnie swoją charyzmą w sensie przekazywania swoich informacji, bo to nie był taki, jakby czasami, jak niektórzy prelegenci to robili, nie był taki czytany odczyt, nie był wyuczony w jakiś szczególny sposób, a po prostu to była jakby snuta opowieść o czymś, o jakimś zdarzeniu w Łowiczu, czy o jakiejś ważnej osobie zasłużonej dla miasta. Pamiętam, jak opowiadał o swoich spotkaniach z bardzo ciekawymi ludźmi w Nieborowie jako kustosz muzeum. Opowiadał o spotkaniach, tu przytoczę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czy też syna generała Świerczewskiego, jak zorientował się, że właśnie to jest syn, kiedy przyjechał tam. No i wielu, wielu innych, bo przyjeżdżali też przecież i z zagranicy, przyjeżdżali tam historycy, artyści, malarze. Także pan Wegner miał możliwości rozmawiania z takimi osobami. Skrzętnie to notował. I przecież wydana została taka księga pamiątkowa Nieborowa, w której te wspomnienia są zawarte. Także warto, aby też młodzi ludzie sięgnęli, bo naprawdę jest to kopalnia wiedzy nie tylko o Łowiczu, ale powiedziałabym o świecie, bo przecież ci ludzie przedstawiali i reprezentowali to, czym byli, nie tylko kulturę polską, ale także i europejską. A czy mogłaby pani zdradzić, jakim docent Wegner był człowiekiem na co dzień? Jaki był w takim bezpośrednim kontakcie? To już powiedziałam na początku tutaj tego naszego spotkania, że był bardzo człowiekiem bardzo serdecznym, ciepłym, uczynnym. No i takim, powiedziałabym, niekrępującym człowieka, że na przykład w mojej sytuacji na początku, kiedy ja byłam młodą osóbką i właściwie dopiero poznałam, powiedzmy, to były lata 60. pana Wegnera i ja nie krępowałam się, żeby na przykład o cokolwiek zapytać pana profesora, pana Wegnera, ponieważ zawsze odpowiedź otrzymałam. Nie byłam, że tak powiem, zbyta czymkolwiek. Tylko była to już, jeśli już interesowałam się jakimś zagadnieniem, to była to pełna odpowiedź, tak jakby mi zrobił cały wykład niemalże. A proszę polecić młodym osobom, jeżeli chcieliby się zagłębić w biografię docenta Wegnera, to jaką pozycję książkową pani poleciła takiej osobie na start?
Ja bym poleciła przede wszystkim na początek małe wydawnictwo stacyjne, bo może nie dokończyliśmy tego tematu, bo mówiliśmy, że stacja prowadziła działalność wydawniczą. Wydawaliśmy takie krótkie, powiedziałabym, rozprawki dotyczące historii Łowicza. To nieważne, że one były tylko, liczyły tylko 16 stron łącznie z okładkami, ale to były takie realia w tamtych czasach. Z każdą taką rzeczą trzeba było pojechać do cenzora, on to musiał przejrzeć i dał zgodę albo nie. Niektóre wydawnictwa nie ujrzały światła dziennego, niektóre przygotowane prace, ponieważ było tam kilka słów, które w tamtych czasach nie mogły być użyte. Tak na przykład nie ukazała się praca pana Gumińskiego na temat rozbrajania Niemców po I wojnie światowej, bo po prostu... No rozumiem. Tak. Także w ramach a tych wydawnictw ukazało się w sumie z monografią, bo monografia miasta również ukazała się na 850-lecie miasta Łowicza, znaczy w ogóle Łowicza, bo to nie można powiedzieć, bo prawa miejskie Łowicz otrzymał później niż pierwsza wzmianka o Łowiczu. Ukazała się monografia, łącznie z monografią ukazało się w sumie 58 takich tytułów. I to wszystko było napisane w oparciu o źródła archiwalne, często dotąd nieprzeglądane, bo swoje archiwum udostępnił wówczas Kościół, to znaczy konkretnie ksiądz Zbigniew Skiełczyński, który był wówczas kustoszem biblioteki i archiwum kapitulnego. Także te wydawałoby się skądinąd bardzo drobne, bo rzeczywiście drobne zeszyciki, ale mają swoją bardzo dużą wartość, ponieważ jak powiedziałam, częstokroć pisane były w oparciu o źródła, których do tej pory jeszcze nikt nie... Domyślam się, że te pozycje są dostępne w miejskich bibliotekach. Właśnie w jednym z takich zeszytów jest przedstawiona taka krótka, jak na początek, biografia i dorobek naukowy pana docenta Wegnera i radziłabym właśnie takim osobom, które zechciałyby się najpierw zapoznać z panem Wegnerem, to sięgnąć najpierw po tę pozycję, a później po te inne już większe opracowania na przykład pana Marka Wojtylaka, czy też wydawnictwa samego pana Wegnera. Tutaj obok nas jest portret pana Wegnera narysowany przez Witkacego. Wiem, że pani coś wie na temat tego, jak ten portret powstał. Może pani to opowiedzieć? Tak, wiem, dlatego że właśnie ten portret znajduje się w tym wydawnictwie stacyjnym, o którym wspomniałam przed chwilą. I pamiętam, pani Wegnerowa, małżonka pana Jana, opowiadała, jak właśnie byli swojego czasu w Zakopanem i spacerowali po Krupówkach i wówczas, tak jak i teraz, mnóstwo różnych malujących na Krupówkach jest, rysujących i wykonujących różne rzeczy. Wówczas właśnie tam spotkali Witkacego i po prostu zostali, jeśli dobrze pamiętam, zatrzymani przez właśnie pana Witkacego, ponieważ stwierdził, że musi namalować portret panu Wegnerowi, dlatego że jego twarz tak dużo mówi i jego rysy są tak znakomite, mówiące i myślące, że on musi to zrobić. W jakim wieku wtedy był pan Wegner? No, to był młody człowiek, ja nie wiem, miał może niespełna 30 lat. Który to był rok? Tutaj jest 29, a 909 bodajże to nawet to niepełne 30 lat. Właściwie 20, może kilka, czy 20. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj była pani Alina Owczarek-Cichowska, była dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.